Krzysztof Osiński, dyrektor Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki. Dzisiaj w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie chcemy zaproponować dla naszej społeczności koncert Zaduszki Muzyczne. Natchnieni obecnymi dniami, które przeżywamy, a więc Dzień Wszystkich Świętych, który wprawia nas w taką zadumę i jednak zastanowieniem się nad przemijaniem tego życia, chcieliśmy właśnie zorganizować dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby te popołudniowy czas spędzić z nami, taki właśnie klimatyczny koncert. Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. Krzysztof Majda. Three City Singers powstała z inicjatywy mojej i moich dwóch przyjaciółek, Gabrieli Janusz i Karoliny Kinder. Jesteśmy znajomymi przyjaciółmi ze studiów, z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wszyscy tą akademię już skończyliśmy i zrodziło się w nas pragnienie, jako że mieszkaliśmy w jednej okolicy, zrodziło się w nas pragnienie stworzenia razem zespołu wokalnego. Widzimy, że ten czas, w którym na co dzień pędzimy, zabiegani, wiele spraw na głowie, które nie pozwalają nam tak naprawdę zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak szybko ten czas przemija, jak szybko mijają te dni. Właśnie bardzo fajnie, że jest taki dzień w roku, gdzie można zatrzymać się i przez chwilę powspominać tych, których już nie ma wśród nas, którzy odeszli w obecnym roku, a także w latach minionych. Dzisiejszy wieczór będzie pełen zadumy nad śmiercią, nad przemijaniem. Będziemy wspominać zmarłych wielkich muzyków, zarówno jazzowych, jak i też popowych, rozrywkowych, zagranicznych, polskich. Dziękować nie.